Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, takiej bitwy jeszcze nie widzieliście. Przed wami obiekt 704, bardzo dawno tego nie było. I sponsorem tej bitewki jest Damian OSP. Zobaczycie, co będzie tutaj wyczyniał. Ale serdeczne pozdrowienia również dla Laury. Moi drodzy, obiekt 704. Ile medali i jak epickich medali można się tutaj nachapać? A więc, jakie mam takie podserie? Jest tak, Mistrzostwo Świata, czasami się zdarza, jest pogromca baboków za medal burdy, jest fragowanie, jak ktoś zrobi 10 fragów albo więcej. Co tam jeszcze jest? No, ogólnie jest jeszcze wymiatacz tak zwany, jeżeli ktoś bardzo dobrze zagra. A co byście powiedzieli na bitwę, która będzie łączyła wszystkie te cechy? No, to popatrzcie sobie na tą bitewkę. Obiekt 704, tutaj za dużo nie trzeba mówić, ponieważ ten czołg jest od dawna. Bardzo potężne działo i niezwykły pancerz. On może na papierze nie wygląda. No, ten gościu przesadził artylerią. Uwaga, uwaga. No cóż, tak to się porobiło. No i jedziemy. Jest tutaj sporo czołgów. Jak widzimy, jeszcze plutonowy, czyli Mighty Vito. No, plutonowy tutaj będzie miał biedną sytuację. Zaraz zobaczycie. No i co? Is przyjechał. No słuchajcie, Is niestety takiemu obiektowi za dużo nie może zrobić. Ma on bardzo kapryśny pancerz. To znaczy, często wchodzi za jakieś tam śmieszne obrażenia, albo w ogóle jest dig, jeżeli tym ten obiekt się kontuje. Wychył działa, widzicie, że jest taki sobie. O, chyba zaraz ktoś tutaj podjedzie. Ten obiekt 430, on tutaj będzie chciał podjechać, coś tak czuję. No, panowie będą się tutaj wychylać. Aczkolwiek mocno ryzykuje kolega. Kurczę, mocno. 765 hapsa tylko i obiekcik rzeczywiście zawitał. Na szczęście tutaj, no, 1700 hapsa, ale trafił przed chwilą w gąskę. No i zdecydował się samotnie zaatakować. To jest w ogóle, to są jaja. Zobaczcie, jak zarobił. 440 hapsa mu zostało. No strasznie głupie, że tutaj wjechał. No nie wiadomo po co właściwie. No, tu plutonowy nie trafił. Oj, to było, kurczę, ojeny. Zauważcie, że kolega tutaj często gra, nie używając celownika snajperskiego. I to się strasznie zemści na nim, zobaczycie. Bo tutaj jest TDK fajny, natomiast to działo czasami, ziemniaki i różne tego typu rzeczy tutaj potrafią wejść. Dobra. Ogólnie warzywa. Mamy baboki, no to chyba zdajecie sobie sprawę, co się może stać. Proszę bardzo, pierwszy babok został zniszczony. Jeszcze cztery zostały. Przebrzydłe dziadostwa, przeokrutne. Uwaga, uwaga, teraz główna alejka. I czy będzie trafienie w tego? Tak jest. 791, już jest 4000 obrażeń. Będzie tego więcej. I kolega Mighty Vito tutaj do przodu zebrał za 800 przed chwilą od baboczyska. No i za bardzo tutaj jest słaba pozycja, powiem wam akurat, bo jeżeli przeciwnik jest z prawej i z lewej, no to jak się tu wyjedzie, to zawsze odsłonimy się. I i się zemściło niecelowanie. Widzieliście, co się stało. Niestety Mighty Vito zginął śmiercią, no nie powiem, że bohaterską, bo to nie była bohaterska. Kolega ma zwyczaj grania właśnie bez celownika snajperskiego i zaznacza często i po prostu szybko strzela. No i co tu się stało? Możecie sobie to cofnąć. Otóż pocisk poleciał delikatnie w kółko, ale w dolną jego część. No i dostał plutonowy został zniszczony.
Uwaga, uwaga. T49, czy się wychyli zaraz? Nie wierzę. Jest tylko kwestia tego, czy baboczyska zmienią pozycję. Oho. Proszę bardzo, nie trafił jeszcze. Następny jest Su. Gąska, gąska, babok. No, trzeba pojechać po tego Su. Można by go było staranować nawet. Zostały cztery baboki. I jeszcze Tedek. Kolega sam. Także wiecie już, jaki medal tutaj się szykuje. Plus jest taki, że jeżeli wyjedzie z tym działem na baboka, no to jeszcze się taki babok nie urodził, co by przeżył to ruskie działo. Minus jest taki, że jak już strzeli, no to będzie bezbronny, bo to działo szybko nie ładuje. O, no zobaczcie, jazda jest w tą stronę. I uwaga, uwaga. No cóż. Kolega troszeczkę przesadził z bardzo prostej przyczyny. No, Tedek, który tam był, czyli ten Su, on ma strasznie słabą depresję działa, więc no, być nad przeciwnikiem oznacza nie trafić go albo spaść i się zabić. Dobra, jedziemy dalej. No, sytuacja nie jest wcale taka wesoła, ponieważ tutaj może się zaczaić jakiś babok i rąbnąć za full hubsa, a przynajmniej no nie za full, tylko za to, co zostało, prawda? Dobra, na razie nikogo nie ma. Kolega zwiedza tutaj. No jest przy fladze przeciwnika, aczkolwiek baboczyska mogą zacząć kapować. Uwaga, uwaga. O, nikogo tu nie ma, o dziwo, i zaczęli kapować. No wystarczy, żeby się dobrze ustawiły i kapowanie jeden za drugim. Czyli najpierw większa artyleria, później mniejsza i kurczę, byłoby niewesoło, podejrzewam. A z tyłu wspomaganie. No ale jak to się rozegra, to za chwileczkę zobaczycie. 5100 obrażeń w tym momencie. Pocisków jeszcze trochę jest. Jakby tego było mało. 10 haeków wozi kolega. Także będzie nieźle. Teraz tylko spot musi być. Ogólnie rzadko na tej mapce wam bitwy pokazuje, a szkoda, bo ona jest fajna. O, jest autobusik. Bach. I niestety. Niestety. No, 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 no. Nie, no. Paluchy się zatrzęsły, coś czuję. Z wrażenia, jak zobaczył obiekta. Ale ten trafił, tylko że w gąskę. Nie ma naprawiarki. No wyjątkowo nieporadni są. Wyjątkowo. Uwaga, ile? 15 sekund. Uwaga. Tak jest. Gdyby pan teraz się jeszcze... Nie, teraz to już się mogła przeładować w sumie. Mamy 6000 obrażeń. 8 fragów. A właściwie to 9, bo... Minus 1 jest, a właściwie to 10, bo jeżeli liczy się plutonowy, to już jest medal pula. Okej. Okay. Mamy baboczysko i został jeszcze tylko jeden rodzynek. Artyleria bardzo, bardzo groźna. Zobaczymy, gdzie jest. O! No niestety, groźna, ale jak widać, nie ma cela. Zdecydowanie jest po prawej stronie, bo pocisk przeleciał. Mogliby dodać, kurczę, ostrzeżenie przed artylerią. Oj, mogliby. Jestem ciekaw, jak mapka Paryż wyglądałaby po tej ich przeróbce. No bo na razie zobaczyliśmy tylko tam dwie mapki. Cliff i kopalnie. Ciekawe, jakby Paryż wyglądał. Pewnie nieźle.
Dobra, dobra. No tu będzie, będzie czekał na 100%. 6300, czyli jeszcze ta artyleria ze 400 to dorzuci. Ogólnie, jeżeli chodzi o obiekta, no to kiedyś nie bez powodu nazywał się UFO. Zawsze pojawiał się i znikał, i do tego wyglądał jak pojazd nie z tej planety. Okej. Uwaga. To trzeba mieć pecha, co? Dobra, ostatnia przeciwpancerna. Ten nie trafia teraz. Uwaga, uwaga. No cóż, to już wiecie, dlaczego tą bitwę wam pokazuję. O. Tak to się dzieje, jak troszeczkę człowiek jest albo rozproszony, albo nie wiem, jakiś kielonek może poleciał. No, jest. Stało się. Dobra, moi drodzy, co tu Damian nawyczyniał? Oczywiście jest MK, jest medal Kołobanowa, jest medal Burdy, jest medal Pula, dodatkowo Defender i Top Gun. W bitwie wyglądało to tak, 6781 uszkodzeń, 10 fragów, chociaż tak naprawdę 12 fragów, jak sobie tutaj policzycie. I 1638 podstawowego expa z tabelki. Następnie mamy tutaj zużytą taką ilość amunicji, że niestety na plus się nie udało wyjść. Gdyby jakieś bonusy, o które zawsze walczę, były za te fantastyczne medale, to tu powinno być plus 300 tysięcy, no ale niestety tego nie ma, więc kolega zarobił 73 tysiące, a wyszedł na koncie premium minus 370. Serdecznie gratuluję bitewki, dzięki za powtóreczkę. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, bo bitwa naprawdę obfitowała w zwroty akcji. To tyle, żegnam się z wami, do usłyszenia.